Cześć, tu Sandra Drabik. Zapraszam Was na wywiad ze mną na kanałach Centralnego Ośrodka Sportu. Witamy serdecznie w Centralnym Ośrodku Sportu. Sandrę Drabik, mięściarkę, multimedalistkę, olimpijkę z Tokio. Niewątpliwie pewną siebie kobietę, szalenie ambitną. Jej drugie imię to adrenalina. A taką Cię znamy, Sandra, z ringu. A jaką jest Sandra Drabik prywatnie? No myślę, że szalona, spontaniczna. Ale też koleżeńska. Myślę, że ogólnie to jestem taką mieszanką troszeczkę, bo wiele osób właśnie z racji tego, że uprawiam taki sport, myśli, że jestem właśnie taką twardą dziewczyną, nie? Taką może niegrzeczna trochę też jestem i zawsze byłam u dzieciaka, ale też myślę, że jestem ciepłą osobą, tak prywatnie. Sport profesjonalny jest obarczony ogromną presją i poświęceniem. No, trzeba wykazać się dyscypliną przez cały rok. A co jest najtrudniejsze w boksie, w tej konkretnej dyscyplinie sportu? Ja myślę, że ogólnie w boksie jest najtrudniejsze to, że on jest właśnie taki nieprzewidywalny i że jest bardzo wszechstronną dyscypliną sportu, że tak naprawdę bokser musi mieć i super wydolność i być bardzo zwinny, być szybki, być dynamiczny, więc nasze treningi się naprawdę no bardzo szeroko są rozpięte, od siłowni, od biegania. Ja na przykład też pływam dodatkowo, żeby ten oddech wyrównywać, który mi jest później w walce potrzebny. Więc myślę, że ta wszechstronność i nieprzewidywalność tego sportu jest tutaj najtrudniejsza. A co Cię najbardziej motywuje do tego, by osiągać takie zwycięstwa, takie medale? Mnie motywuje to, żeby być lepszą wersją jakby siebie. Jak wchodzę do ringu, to zawsze myślę przede wszystkim o tym, żeby dać fajną walkę, żeby pokazać się jak z najlepszej strony, żeby wygrać i żeby wygrać w dobrym stylu. Zawsze chcę pokazać jakby najwięcej to, co potrafię, najlepiej jak to umiem, tak? Bo na przykład na treningu super wszystko wychodzi, a w walce no niekoniecznie, bo to mamy rywala, przeciwniczkę, która nam to uniemożliwia i naprawdę jest super satysfakcja, jak się schodzi z ringu i się zrobi, o, zrobiłam tą akcję, tą z treningu, albo tamtą, nie? Że już jesteśmy na takim poziomie, że potrafimy to przewidzieć, zastosować to w ringu i no myślę, że taka właśnie chęć bycia wersją siebie najlepszą w tym sporcie, że robię coś no najlepiej jak potrafię. W trudnościach poznajemy siebie. Jakie momenty możesz nazwać takimi punktami zwrotnymi w twojej karierze? No takich punktów miałam kilka w karierze, to nie była jedna czy dwie sytuacje, ale jakby przez cały okres swojej kariery, a trochę już tych lat jest, no, na pewno na początku zmagałam się z taką sytuacją, żeby czy wybrać sport, czy już życie takie zawodowe, w sensie iść do pracy, skończyć studia i zarabiać pieniążki, czy po prostu pójść w ten sport i wtedy albo tak, albo siak, nie? Bo sport jest właśnie taką dziedziną, że nie jesteśmy pewni, czy na przykład zaczniemy z tego, czy będziemy mogli z tego żyć. Bo niektórzy sportowcy są naprawdę na wysokim poziomie, a nie żyją ze sportu, a niektórzy wręcz odwrotnie. Więc to jest taka dziedzina życia, że no nie wiadomo i to już jest ryzyko. I często właśnie u mnie na przykład w boksie, czy w tych sportach walki zdarza się, że na przykład ktoś kończy studia i mówi, no wiesz co, nie wiem co teraz robić, czy iść do pracy, czy dalej iść w ten sport. Ja zawsze się staram odpowiadać tak, jak ja wtedy myślałam, że słuchaj, jak jesteś pewny siebie, swoich marzeń i wierzysz w to, że możesz odnieść sukces i możesz zdobyć medal olimpijski, czy Europy, czy świata, no bo każdy ma inne też jakby priorytety i marzenia, więc mówię, to po prostu idź w to i ryzykuj, rób to, co kochasz. Ja na przykład robię to, co kocham i no nie zamieniłabym tego na co innego. Powiedz mi, w których ośrodkach przygotowań olimpijskich można Cię najczęściej spotkać? Gdzie najczęściej trenujesz, w których ośrodkach? No my z racji tego, że papasz tam, to Cetniewo, często jesteśmy bardzo w Cetniewie i też jesteśmy w Zakopanem. To są w sumie chyba dwa ośrodki, w których jesteśmy najczęściej. Sztab ludzi dba o przygotowanie zawodnika na poziomie fizycznym, na poziomie technicznym, dietetycznym, strategicznym, ale na ring ostatecznie wychodzisz sama. Więc ta koncentracja, skupienie, zrzucenie emocji, jak sobie z tym radzisz?
No przede wszystkim w sporcie jest głowa, ale to chyba w każdym sporcie, nie tylko w boksie. Często się właśnie mówi, że jak ktoś ma mocną psychikę w sporcie, no to sobie jakby poradzi. To prawda, wielu ludzi pracuje na nas, na nasz sukces. Są to trenerzy kadry, trenerzy klubowi, psychologowie, dietetycy. No, często sportowcy pracują z różnymi ludźmi, tak? Specjalistami, dokładnie. Tego słowa mi zabrakło. Z różnymi specjalistami, żeby podnosić swój poziom. Jak sobie radzę? Kurczę, no ciężko mi to wytłumaczyć, jak sobie radzę, ale ja lubię to, co robię. I to mnie naprawdę strasznie napędza i nawet jak mam te gorsze dni i słabości, czy sytuacje, które naprawdę mnie, że tak powiem, rzucają na kolana, to ja mam gdzieś tam 2-3 dni, gdzieś tam się, że tak powiem, popłaczę sobie w poduszkę i po prostu mówię, nie no, wstaję i idę po swoje, bo kto jak nie ja sobie mogę tą drogę jakby utorować, tak? No nikt mi nie pomoże. A tak samo wchodzę na ring sama, ale też czuję wsparcie tych ludzi, którzy ze mną współpracują, czy to trenerów, na przykład mojego trenera klubowego, czy też rodzina, no i ja wiem, że oni we mnie wierzą i też jakby nie chcę ich zawieść. Jakimi wartościami kieruje się Sandra Drabik? No tymi na ringu, ale też tymi w życiu. Myślę, że trzeba być szczerym w życiu. Trzeba szanować drugiego człowieka. Na ringu trzeba być fair play i ja zawsze to powtarzałam i powtarzać będę. I ja nie lubię na przykład nieczystych walk. Bardzo mnie to zawsze irytowało i to od dziecka, nawet na WF-ie, jak ktoś oszukiwał, na przykład jak graliśmy w siatkówkę i moje koleżanki oszukiwały, że tam linia czy nie linia, to mnie to strasznie irytowało, jak można w takich rzeczach kłamać i na przykład ja zawsze mówiłam nie, no była linia czy nie, no wyszło i strasznie mnie to irytowało, jak ktoś mówił inaczej, czy tam gdzieś chciał oszukać. I ja twierdzę, że na przykład jeśli chcemy być najlepsi, to nie możemy jakby oszukiwać, bo też oszukujemy siebie, tak? Więc jak nie poprawimy czegoś, w czym jesteśmy słabsi, no to nie będziemy najlepsi. Jak mówimy o wartościach, to też od razu, ja często widzę cię na zdjęciach, widzę cię w mundurze. Czy jesteś sportowcem w mundurze wojskowym, czy żołnierzem w rękawicach bokserskich? No to jest ciężkie pytanie, bo w sporcie jestem dużo dłużej niż w wojsku. Ale ta moja kariera też nie jest przypadkowa, bo ja jak byłam dzieckiem, to zawsze też chciałam wstąpić do policji wtedy. No jak byłam młodsza, to każdy jak się pytał, a kim będziesz, jak dorośniesz, to ja mówię, a chciałabym być policjantką i tak dalej. Więc jakby do munduru mnie ciągnęło. Później mając 13 lat wstąpiłam do Związku Strzeleckiego, czyli już tam wojsko, mundur. To była właśnie taka przebieżka dla mnie wojskowa i też mi się tam wtedy bardzo podobało. No ale później już poszłam w sport, studia, sport i jakby o tej dziedzinie już jakby zapomniałam, w sensie o tej strefie życia, bo skupiłam się na sporcie. A w którymś momencie pojawiła się możliwość, że mogę właśnie karierę sportową połączyć z tą wojskową. I wtedy naprawdę nie zastanawiałam się nawet minut, tylko po prostu złożyłam dokumenty i chciałam służyć też w wojsku. I to jest, myślę, że bardzo super połączenie, bo właśnie myślę, że te wartości się łączą właśnie żołnierza i sportowca, bo to jest właśnie to fair play, ten honor, walka właśnie o swój kraj, o swoje takie właśnie, o swoje pochodzenie i myślę, że tu to się fajnie zazębia. Medale na Mistrzostwach Europy jeszcze w październiku. Igrzyska w Paryżu to najbliższe sportowe cele? Tak, będę chciała wystartować w Mistrzostwach Europy właśnie w październiku. Mam nadzieję, że mi się też to uda, bo oczywiście jestem po kontuzji, właśnie jestem po operacji kolana, więzadeł krzyżowych przednich, więc jeśli moje zdrowie pozwoli na to i trener kadry uzna, że jestem gotowa jakby na ten start, to wystartuję. Ale takim celem realnym i już, który mi tam siedzi w głowie, to są właśnie Igrzyska w Paryżu. Czego możemy życzyć? No myślę, że medalu olimpijskiego. Tak, niech się stanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.